Także kontynuujemy i tutaj mamy. Jedźmy tam. Nie wiem co to, ale to chyba będzie szosowy. Wow! Co tu przede mną? Co się stało? Dobre to autko jest. Oh. Nie umiem tym jeździć już. Nie wiem czemu go tak zrobiłem. Okej. Okay. Czemu ja pojechałem tak naokoło, jak on był tutaj? Spoko. Nie mam pytań. Wow, wow, spokojnie ludzie, tylko gra. Okej. Okay. Mamy go. Zjedziemy z konwojem, ja się chcę z wami pobawić trochę. Weźmiemy obojętnie jaki tam. Kurde, ale chyba muszę tym. O nie. Nie, nie ma mowy, ja zmieniam samochód, nie chcę tym jechać. Wiecie co wezmę? Ostatnio bardzo spodobał mi się najnowszy samochód, który został dodany. To jest Mosler. I on jest kozacki. Morgan jest tutaj, o. On jest kozacki, ja go zrobiłem pod przyczepność. Jest taki kurde kozacki, że o shit. Cyk. Extreme Track Toys i teraz pojedziemy, kurde. Czy opłaca się kupić Bugatti Chiron na drift? No chyba nie. Próbowaliśmy Chirona zrobić na drift i był bardzo słaby. Najszybszy samochód w Fordzie chyba nie ma, także jest jakiś konkretnie najszybszy. Jest dużo fajnych, które można zrobić i dobrze nimi jeździć, nie? Dwie Zondy, dwa Moslery są. Jest Ferrari F50 GT, w klasie X, proszę bardzo. Dobra, startujemy. Nie znam totalnie wyścigu, więc będę jeździł ostrożnie. O kurde, tu będziemy po tych szykanach jeździć tam. Najwyższe klasy, najszybsze samochody, nie? Dzięki za donatek. Cześć, pozdrawiam, dzięki bardzo. 15 zł, bo jest dzisiaj rekord na streamie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Jedziemy na razie wolno, więc mogłem nawet przeczytać donate. Ale normalnie to byśmy jeździli w tej klasie na standardowej mapie, a tam wiecie jakie są wyścigi. 400 km na godzinę. Prawie na każdej prostej, nie? Kurde, te szykany naprawdę, już mi się w głowie kręci. Ależ to skręca, kurde. Zajebisty jest ten samochód, naprawdę. Ja mu zrobiłem maksymalny docisk, ale... To jest Mosler MT900S, tak się nazywa. On jest chyba z 10 roku.
Wydaje się być taki starszy, nie? Z wyglądu, taki bardziej w starym stylu, ale jest fajny, jest naprawdę spoko. Czy na laptopie pójdzie Forza? Właśnie, nie testowałem na swoim laptopie Forzy, ale myślę, że bez problemu. Niskie ma wymagania, nie? Niskie ma wymagania ta Forza, więc nie ma problemu, myślę. No, oczywiście tam grafę trzeba mieć odpowiednią, ale... Dobra. You just better qualify, is all I'm saying. Kup Subaru, jeśli jest. Zorza polarna, patrzcie. Dobra, wyznaczamy sobie, trzeba te wyścigi pojeździć. O, tu mamy jakiś nowy offroadowy. Nie mogę celu wyznaczyć, nie wiem czemu. Tu mamy jakieś nowe... Co mi... Ja mam wrażenie, że ich mi się nie pozapisywały, czy coś. No dobra. Tutaj jest jakiś. Szosowy, w drugą stronę. Okej. Okay. Taki sam jak ten prawie, tylko że w drugą stronę. Teraz to będzie dopiero. Dawaj go na Willy. On chyba się nie nadaje na to. Dobra, mam nadzieję, że będzie dzień. Jest dzień. Oni tu mają pewnie kozackie fury, no ja sobie wziąłem klasę S1, więc gdzieś tam w końcu stawki będę. Jest kilka klas S2, ale to nie szkodzi. To jest prawie ta sama traska, jak nie ta sama, tylko że w drugą stronę. Zrób GTR Saszy. GTR Saszy już robiłem. Dobra, spróbujmy tu jakąś pozycję ogarnąć. Co to za samochód, ten żółty z przodu? Nie mam pojęcia, co to jest. Nie widziałem go jeszcze. Kurde. Jakiś z dodatku czy coś? Może pewnie, nie wiem, nie mam pojęcia. Prosto w ścianę. Tak grając z wami mam wrażenie, jakbym cały czas grał na szybkich meczach. Tam ludzie cały czas się spychają, cały czas w ściany walą. Oczywiście tutaj tak nie spychacie aż mocno, a też tam są w ścianę. Kurde, ten wyścig wcale nie jest taki szybki. Dużo tych zakrętów strasznie spowalnia, nie? Ale nawet nie jestem ostatni, więc chyba nie najgorzej mi poszło. Dobra. Po tych wyścigach będziemy mogli sobie poszukać chyba jakichś skarbów. To trzeba je najpierw porobić, żeby potem mi się odblokowały te skarby, nie? A wystarczy je ukończyć po prostu, nawet z wami. Cyk! Nie no, jakoś poszło. I ta skupiona mina. No co no, chcę najlepiej pojechać jak mogę. Co to za fura? To jest Ascari KZ1R. Nie wiem nawet co to za marka, dopiero w Forzie Horizon 4 pierwszy raz ją zobaczyłem. Podejrzewam, że jakaś brytyjska. Dawaj M5 na draga.
Chyba jeszcze jeden wyścig i będę mógł ten... Coś tam chyba robić, nie? Bo tutaj co poziom się... Nowe rzeczy odblokowuje. Ja nie dość, że mam skupioną mienię, to jeszcze się bujam po całym pomieszczeniu, jak jadę. Co? To taki typowy początkujący gracz, Grzecho, z ciebie. Wiesz co, w ogóle nie wiedziałem o tej grze, dowiedziałem się dzięki tobie, ją poznałem i chyba ją sobie kupię na urodziny. Szczególnie, że są za miesiąc. Dzięki. Spoko, Kacper. Bardzo fajna gra, ja też ją poznałem właściwie dzięki Yojiemu bardziej. On nagrywał z niej dużo. Kiedyś Yoji to taki YouTuber. Znacie pewnie, nie? I pamiętam, że on nagrywał właśnie z tej gry, ja nie miałem Xboxa wtedy i tak mu zazdrościłem, że on ma taką Fordzę, że ta, wiecie, że ten efekt prędkości fajnie widać, że tło się tak rozmywa. Strasznie mu zazdrościłem. No i dopiero za jakieś tam parę miesięcy mogłem sobie kupić Xboxa i zagrać w dwójkę. I zajarałem się strasznie tamtą grą. Naprawdę, mega. Spalam więcej kalorii podczas jazdy. No ja dzisiaj też pospalałem kalorii trochę. Możecie zobaczyć na Instagramie w Insta Stories, jak spalałem dzisiaj kalorie. Tak. Nie no, później zrobiłem sobie tam inne ćwiczenia, ale te co zacząłem sobie robić były hardkorowe i trochę muszę się porobić, żeby dać się radę skończyć w ogóle. Tu musimy sobie hopsnąć. Nie wiem, czy dam radę na 3 gwiazdki. Są 3, git. No i dobra. Mamy tutaj parę znajdziek do poodkrywania też. W sumie... może właśnie pojeździmy i podblokujemy wszystkie te... Podblokowujemy te wszystkie... ukryte rzeczy. Next phase of the Fortune Island treasure hunt is a go. Will-o'-the-Wisp speed zone is said to be silly, especially when driven in a jeep named Willy. Dobra, jeepa Willy trzeba wziąć, ale Will-o'-the-Wisp speed. Pewnie speed zone, tylko Will... Gdzie to ma być? Przy latarni, tak? Meanwhile, if you're one of the select few still racing in the Island Conqueror round 6, your schedule is now... No dobra. Bierzemy Jeepa Willisa i musimy speed zona zrobić. Przy latarni. Latarnia jest chyba gdzieś tutaj, nie? Gdzie jest ta latarnia? Speed zone. Gdzie mamy? To jest speed zone. Czy to jest latarnia? Gdzieś tutaj? Macie jakieś wskazówki do tego? Tutaj nie ma. Tutaj wygląda tak jakby na tym półwyspie była latarnia, ale to chyba nie będzie. Powinno być oznaczone. Gdzieś tu chyba była latarnia, nie? Morska. Dobra, tu mamy speed zone. Może to tu jest? Tu? Zrób Jeepa Willy. Dobra, Jeepa Willy trzeba zrobić na koksa, bo ja go mam nieporobionego. Dobra. Jeep Willy. A czekaj. Chyba Willis, nie? Na pewno będzie Willis. Chyba tak. Myślę, że to będzie to. Zrobimy go na koksa. Tutaj chyba można V8 6-litrową włożyć, z tego co kojarzę. Także... będzie ciekawie. Patrzcie, jak się mu maska mocno otwiera, nie? Siema wszystkim, co dopiero wbili na streama. Czy mam herbatkę? Mam herbatkę. Jezu, tu można nawet 7-litrową V8 włożyć. Spoczko. Ej, czekaj, bo on w standardzie ma na 4 koła. Dobrze jest. Z
Robimy go tutaj. Co to jest? Jaki spoiler? Dzięki za donate. Szczepanito. O właśnie, Szczepan, ja cały czas o tym pamiętam. Na pewno zrobię. Wywalimy te łopatki. Zawsze trochę lżejszy będzie. Dzięki, Szczepan, za donate. Offroadowy, pyk. Także 7-litrowa V8, welcome. Zaraz zrobimy tutaj z niego koksa. O kurde, ale będzie leciał. A on poleci w kosmos chyba, ja nie wiem co się z nim stanie. To już nie jest Jeep Willys z silnikiem V8. To jest V8 z Willisem. Bo ten Willys jest w tym silniku, no by się zmieścił tam w tych cylindrach. Kurde. Ja pierdolę. O, jeszcze możemy go zabudować. A tam. Po co? Zostawić łopaty? Dobra. Ile to ma kunia? O kurde. 1300 koni mechanicznych. Co? A jaka waga tego jest? 918 kg. Nie no, to coś jest nie tak. Co się będzie z tym samochodem działo? Ja nie wiem, zobaczcie. Kurde. Poza skalę, ty. Ja nie wiem. No mogliśmy dać jeszcze podwójne turbosprężarki, ale one chyba inaczej brzmią. A zobaczymy co się co się zaraz wydarzy. Nie wiem. Od 0 do setki w 3,5 sekundy. Zaraz to naprawimy. Coś za wolno. Dobra. 405 km na godzinę niby maksymalnie. No 361 km na godzinę maksymalnej prędkości. To też naprawimy. Dobra. Robimy go na miękko, żeby nim bujało. Ja myślę, że on stanie na koło. Cholera wie, co się będzie z nim działo. Tu nie mamy opon dragowych, więc raczej ciężko będzie go postawić. Dobra, i tu zostawiamy. Tak się... A, zostawiamy, tak. Na Goliata nim. Nie, zaraz zobaczymy. On poleci chyba w kosmos. Dobra, ja wyznaczę tutaj cel dla wszystkich. Jedziemy na tą strefę. Jedziemy. A docisk mu zwiększyłem? Chyba tak. Dobra. Jadę na przełaj chyba, nie? Nie będziemy tutaj się bawić w jakieś tam jeżdżenie po drogach. Tutaj mamy skały, podjedzie pod to? Kurde, podleci nawet. A ciekawe ile bym tutaj... Właśnie, skoczmy stąd. Lowrider normalnie. Nie, on jest teraz, wiesz co, Pączek, on jest teraz na maksa podwyższony. Odrywa się od ziemi. No taki statek kosmiczny trochę. Leć! Ci! 203. Thanks and have fun. Rekord, pięknie. Do której lat? Dzięki za donate Bigoseu, tak? Nie wiem, gdzieś do 22? Coś koło tego. Adam Małysz. No, 102 metry. Dobry jest. Ja właśnie miałem zrobić Willisa. Zapomniałem o nim totalnie. Ale skoro mamy okazję, to czemu nie? O kurde, ty. Doigrasz się, Lucek, i cię zbanują. Za takie czary, nie? Czarnoksiężnik Lucek, kurde. Czarodziej, czarek. Dobra, trzeba zrobić tą strefę prędkości, obalić ją. Myślę, że nie będzie problemu z takim potworem. Ja nawet tutaj nie mogę, nie mam gdzie się rozpędzić. Ja tylko troszeczkę gazu wdaję.
to jest to? O! Udało się! Tylko ja nie widziałem tam żadnej latarni. Czy to chodziło o latarnię w ogóle? Okej. Spoko. Gdzie ta skrzynia? A, tutaj. Mi już od razu pokazało, bo ja mam tą mapkę, nie? Jedziemy tam zobaczyć. Teraz to można gaz do końca wcisnąć. Kurde, może jednak nie. Tu trochę wąsko jest. Gdzie jadę? Gdzieś na tym klifie to. Tu jest. I cyk, milion kredytu. Szczerze wolę oglądać Forza Horizon 4 na tym dodatku. Czemu? No bo tutaj jest co robić, nie? O kurde, spadłem. I jeszcze tutaj jest tabliczka do odkrycia. I w sumie, skoro mam już tego Willisa, to dobrze by było wszystkie skoki porobić, tak dalej. Gdzie jest ta tabliczka? Gdzieś tutaj. O, jest tam na końcu, dobra. O kurde, jakie to twarde! Nie! Dobra, udało się. Teraz możecie mnie wypychać. Co to za skrzynia? W tym dodatku zdobywa się właśnie takie skrzynie. Trzeba rozwiązywać zagadki i wtedy sobie zdobywasz właśnie kasiorkę, nie? Dużo kasy. Dobra, tu mamy coś. Wow, nie to chciałem zrobić. A ciekawe, ile ludzie tu skaczą w ogóle. 300 metrów, Agerom RS. Tak? Trzeba to pobić. Dobra, sprawdźmy. 300 metrów. Wjedź na górę tym. No jest tutaj taka góra, na jej końcu jest hopka, nie? Oni mówią, że tutaj tak dobrze skaczą. O, tu jest jakaś górka do rozpędu. Zobaczmy, jak ta skacznia wygląda. Nie no, 300 metrów będzie ciężko chyba polecieć. Agera RS jest świetnie... Znaczy świetnie lata. Okej, tu byśmy musieli tak na wprost myknąć. Zobaczmy. No niby jakoś tam uformowany teren nie jest. Spróbujmy. O kurde, nierówno. Ale jak wystartujemy tam z czwórki, to chyba będzie git. O kurde. Chyba stąd trzeba się rozpędzić, nie? Spróbujmy zrobić jakiś mega skok. Znaczy, trafić to jedno, ale wylądować. O kurde. Dobra, trafić też nie będzie łatwo. Dawaj, Willis. Siep. Nie, to nie tak. Jak to zrobić? Ja to chyba przesadziłem z jazdą z tej góry. Się tam strasznie destabilizuje. 400 metrów, Kamil 100. Jest ciężko. Tam w ogóle trafić jest ciężko, nie? Dobra. Z trójki spróbujmy. No gdzie się pchasz, Boże? Czekajcie, wezmę sobie ten. Wezmę sobie to cofanie. Żeby mi było łatwiej. O. To wtedy będę mógł to doskoczyć lepiej, nie? Cyk. I cyk. Mistrzostwa czterech znaków ostrzegawczych. Nie można za dużo gazu w tym samochodzie dodawać, bo on się strasznie destabilizuje wtedy. Jest taki naprawdę bardzo, bardzo trudny do opanowania. Okej, spróbujmy. Okej. Dobra, trochę źle najechałem. 338 skończyłem, nieźle.
Dobra. Trochę dalej. Jakby tu polecieć? Może coś takiego. O, teraz będzie dobrze. Leć na koła! 200. Tam trzeba chyba za tą górkę polecieć i się wtedy poleci tam chyba z 2 km. Nie wiem, ja sobie daruję. Chodźmy na wyścig. Tutaj mamy fajny wyścig. Z konwojem sobie pociśniemy. Samochody offroadowe. Co ja tutaj mam ciekawego? O, ten jest dobry, ale on jest w klasie A tylko. Dobra tam, bierzemy go. Poleci jak samolot. Z telemarkiem, no dokładnie. To jest bardzo fajny samochód. Naprawdę bardzo dobry w klasie A. Siema, zrób zlot. Właśnie, zlocik musimy zrobić. Musimy jakiś zlocik... O kurde, jak te tabliczki są ciężko tutaj poustawiane, nie? Jak tu wskoczyć? Na budę... przez budę psa jakoś, czy...? Nie, tu musi być jakaś hopka, a jest tutaj chyba. Tu jest niby hopka? Nie... Jak to wskoczyć? O kurde, klif! Uuu! Tutaj chyba trzeba spróbować. Nie. Z drugiej strony chyba. Dosyć długi ten wyścig chyba, nie? Musimy te wyścigi jeździć, dlatego że tu muszę poziomy zdobywać na tej wyspie, żeby odkrywać kolejne skarby. Coś chyba zrobiłem. Jakiś forzatun, gdzie pojawił komunikat. Ktoś ma Hummera! O kurde! Ja muszę kiedyś tą limuzynę w końcu dropnąć. Bardzo bym chciał. To jest limuzyna, taka bardzo unikalny samochód. Tak samo jak ten Hummer. Hummera nigdzie nie można zdobyć. Tylko właśnie poprzez licytację, jeśli ktoś sprzedaje. No i pięknie. O, się tu jest murek jakiś. Nie zauważyłem go. No i cyk. Czy może znam powód wyłączenia się Fordzy przy odpaleniu OBS-a? Nie. Mi wszystko działa. Jak tam live ci mija? A, bardzo dobrze. Przechodzimy sobie właśnie Fortune Island. Do końca. Porób tego rama na koksa. Nie, ja go sobie zrobiłem, on jest w klasie A bardzo dobry. Ja nim jeżdżę na online i się tam ścigam. Poleciałeś jak ja Passatem. Musimy trochę porobić tych wyścigów, pojeździć je. Bo trzeba, wtedy się zdobywa poziomy, nie? Dobra. Teraz tak, tutaj mamy radar, tu mamy jakiś skok chyba, tak? Ale dziwne, czemu tu jest skok? 122 metry trzeba
wskoczyć. No dobra, spróbuję. Tylko z której strony cię tam skacze, to nie wiem. Tu jakaś ścieżka jest w ogóle. Chyba z dobrej podjeżdżam, czy nie? Jest tam jakaś flaga. A, bo tu się do wody skacze po prostu. Albo nie, o kurde. Nieźle. Trzy gwiazdki? Nie. Dwie. To musimy mieć niestety szybszą furę. A ja dzisiaj taką zrobiłem. Więc tak. Jeep Willys. Czekaj, czy to ten jest dobry? Tak, to ten jest ten dobry. Tym na pewno zrobimy odpowiednią odległość. Kiedy zagadki? No muszę tutaj poziom zdobyć. Jak zdobędę poziom, to wtedy zagadki porobimy. No i teraz to tak. Musimy tu ładnie trafić. Mniej więcej tą wąską ścieżką się tutaj, wydeptaną taką jedzie. Ale leci, kurde, o się. Jak wystrzelił w ogóle. Jest, trzy gwiazdki, pięknie. Ja sobie nim wszystkie skoki chyba porobię. Fajnie jechał, nie? Cały czas lata. Statek kosmiczny, zasrany. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tu mamy... aha, tutaj... O, to trzeba zrobić. Tam się jedzie chyba od punktu do punktu, z tego co kojarzę. Tym sobie poradzimy. Chociaż tam kawałek trzeba przejechać przez wodę. On jednak ma niezbyt duży prześwit. Ej, co? Ja tą tabliczkę chyba tu zbierałem. Dlaczego ona jest niezebrana? Na pewno ją zbierałem. Coś mi się kurde nie zapisało, widzicie? Ciekawe. Dobra, tym to pójdzie. Masz wiatr we włosach. Właśnie, przydałoby się Asukę przebrać. Robimy tu. Pyk i... Musimy przejechać tu z punktu do punktu. O kurde. O kurde! Wstawaj na koła! Shit. No nie... Czemu to się tak długo odnawia? Ja już nie gram. Wracam z powrotem jeszcze raz. Dobra. Na bogato. Pewnie, że tak. Jego łatwo jest wywrócić niestety. Jest mega niestabilny. W prostej linii ciężko jechać. O kurde, te skały! No nie! Serio? Ja piernicze, nie trafiłem w to. Ja. Albo ja się tu po prostu przeteleportuję. Musimy tu tym zrobić. Ja się już na niego uwziąłem i koniec. Muszę nim już. Nie ma opcji. Trzeba tak bardziej prawej strony się trzymać, żeby te skały ominąć chyba. O kurde, jakieś... Co te skały tu robią? Tych skał tu nie było. Postawili je dopiero. Dobra, musimy chwilę poczekać. Wiem, co muszę zrobić. Po prostu nie będę cisnął gazu do końca. To bez sensu. O, coś takiego. Niech on się trochę tu buja na tych nierównościach, ale bez przesady. Kurde! No dobra, nie jest źle. Wow! Dobra, jeszcze jedziemy. Trafię teraz, czy nie? Okej. Okay. Udało się chyba. Trzy gwiazdki. O, co? Trzy sekundy mi zabrakło! Jezu! Nie wierzę w to. Trzy sekundy!
Dobra, musimy zmienić samochód. Ten jest tu co bardzo niestabilny. Gnój jeden, no. Więc tak, weźmy sobie klasę S2, ale jakiegoś takiego śmierdziela, co to na pewno pojedzie. Tam jest problem. Ten za bardzo będzie skikał tam. Chyba, że wezmę tego. No, ten chyba sobie poradzi. Ten sobie chyba poradzi. Wow, Lucek, jakie stunty. Dobra, teraz to pójdzie. Swoją drogą, ten samochód ma taki sam silnik jak Jeep Willys, który zdecydowanie mógłby się zmieścić na jego pace. Okej. Okay. Tutaj się czuje stabilnie. Chciałem powiedzieć, że tutaj się czuje stabilność. Najechałem na skałę. Chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Więc tak. Trzymaj się, drogi! Udało się, czy nie? Nowy rekord? No nie, no teraz powinno być. Jest! Pięknie! Nie rozdaję moderatorów. Dziękuję bardzo za donatik. Patrox. Dobra, Tutaj coś mamy. Tu mamy tabliczkę. Możemy ją sobie odkryć. Mam już samochód, który potrafi po wodzie jeździć, więc pojedziemy tam od razu, załatwimy sprawę. Okej. Okay. O! Trafiłem, dobrze.